Cześć! Dzisiejszy rynek sorgo ziarnowego w Polsce tworzą głównie firmy produkujące mieszanki ziarnowe dla gołębi oraz w mniejszym stopniu przemysł spożywczy oferujący produkty dla bardziej wymagających klientów. Czy sorgo może być stosowane także jak inne zboża w żywieniu drobiu, a w szczególności niosek? O tym dowiecie się już za chwilę. Podobnie jak ludzie, także nasz drób potrzebuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety, żeby się rozwijać, tryskać zdrowiem i znosić pełnocenne jajka. Najlepiej, kiedy około 80-90% diety niosek stanowi zbilansowana pasza, dostarczająca energii, białka, witamin, minerałów i niezbędnych składników pokarmowych. A pozostałe 10-20% stanowią ekstrakąski dostępne do wyboru jak owoce, warzywa, czy inny pokarm roślinny. Ze względu na to, że ziarno sorgo jest bogate w białko, węglowodany, witaminy, a w szczególności witaminy z grupy B oraz minerały, szczególnie fosfor, sorgo może być z powodzeniem stosowane w żywieniu drobiu. Ponieważ jest ono w Polsce mało popularne, raczej nie stanowi podstawy żywienia jak inne zboża, ale może być wartościowym dodatkiem do codziennej diety naszych kurek. Jak każda nowa pasza, tak i sorgo powinno być wprowadzane do diety stopniowo. Kury uwielbiają przeszukiwać teren w poszukiwaniu smakołyków w swoim otoczeniu, więc stopniowe dosypywanie sorgo do paszy czy też na wybiegu, gdzie przebywają kury, to dobry pomysł. Rzecz jasna, może to być mieszanka z udziałem innych ziaren, jak na przykład żyta, słonecznika czy owsa. Oczywiście kury bez problemu poradzą sobie ze strawieniem całego ziarna i będzie ono doskonale wykorzystane, więc mielenie czy gniecenie ziarna nie jest konieczne. Pamiętajmy o tym, że jednym z najważniejszych składników pokarmowych jest czysta, świeża woda. Dlatego poidła należy regularnie przeglądać i czyścić, gdyż nasze kury, pijąc wodę, wnoszą do niej na dziobach różne zanieczyszczenia. Podsumowując, taka różnorodna i bogata dieta naszych kurek przełoży się na wysoką wartość jajek i mięsa drobiowego. Nic nie może się równać ze smakiem jajecznicy z jajek od własnych kurek, które są szczęśliwe, mogąc wyszukiwać dla siebie najlepsze kąski na swoim wybiegu. A to szczęście naszych kurek pomoże zapewnić bogata i zróżnicowana dieta, także z udziałem ziarna sorgo. Rzecz jasna, sorgo, jak inne zboża, na przykład żyto czy pszenicę, można też skarmiać innymi zwierzętami. Tutaj widzimy dokarmiane karpie, ale o tym w kolejnych odcinkach. To tyle w wakacyjnej relacji prosto z Maciejowego kurnika. Dzięki i do zobaczenia.